Była Pani na ostatnim Fashion Weeku. Jaka jest różnica taka największa, z którą powiedzmy widać tak z roku na rok na przykład? Co się takiego zmienia? Ja na Fashion Week do Mediolanu jeżdżę od 10 lat i to jest naprawdę, no, ja myślę, że w tej chwili to, co się dzieje przed pokazami mody, jest dużo bardziej ważne niż to, co rzeczywiście pokazują projektanci na wybiegach. Po pierwsze dlatego, że bardzo mało osób ma wejścia na te pokazy mody, a jednak przy social mediach, przy Instagramie, przy Facebooku, przy blogach i całej tej masie influencerów dużo łatwiej jest zaistnieć jednak pokazując swoje stylizacje przed pokazami mody, bo tam mamy fotografów z całego świata. Są fotografowie Vogue, Harper's Bazaar, Elle, no naprawdę no, wystarczy potem szukać po tych zagranicznych tytułach i można czasami znaleźć swoje zdjęcie. A czy Polska bierze coś z takiego Fashion Weeku? Daleko nam do tego? Powiem tak, my Polacy nie powinniśmy absolutnie robić Fashion Weeków na modłę, nie wiem, paryską czy mediolańską, dlatego że u nas jest inny rynek. No, spójrzmy na Chanel, to jest marka, która ma chyba już stuletnie dziedzictwo, a nasi polscy projektanci, no to jest 10 lat, 15 lat, czy marki polskie 20 lat, prawda? Więc próbujmy brać to, co dobre z naszego rynku i wykorzystywać właśnie to, co się dzieje na rynku, te lokalne dziedzictwo, które mamy. Nie próbujmy naśladować na siłę, bo Fashion Week taki, jaki jest w takim kształcie, w jakim jest w Mediolanie czy w Paryżu, no to nie miałby prawa bytu w Polsce, chociażby dlatego, że no, nasi polscy projektanci nie mają takiego zaplecza. Nie możemy tutaj zapraszać bajerów, bo no, bajerzy mają konkretne oczekiwania w postaci chociażby gotowych, uszytych kolekcji w konkretnych ilościach sztuk. A u nas to wygląda trochę inaczej. Tak, no u nas gdzieś tam projektanci na bieżąco ten rynek obserwują i starają się szyć kolekcje na bieżąco. Jeśli widzą na przykład, że w danej kolekcji dobrze im schodzi, nie wiem, dana bluza czy koszula, to wiadomo, że doszywają w danym momencie, poszerzają ten asortyment. No na zachodzie wygląda to inaczej, wiadomo, że to wygląda zupełnie inaczej. Te kolekcje są sprzedawane z bardzo dużym wyprzedzeniem, ponad półrocznym, jeśli nie rocznym, więc no uczymy się i tak jak mówię, uczymy się, korzystajmy z naszej lokalnej tutaj sytuacji i bądźmy czuli na to, co daje nam rynek polski lokalny.